Witam Państwa serdecznie. Na samym początku chciałem bardzo podziękować Państwu za przybycie na moją prelekcję. Zanim przejdę do omawiania mojego tematu, chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, po zrobieniu prezentacji, przygotowaniu się na nią, muszę stwierdzić, że tytuł wybrałem troszeczkę niefortunnie, ponieważ no moje wystąpienie będzie nie tylko o geostrategii, może też nie do końca przede wszystkim, gdyż dużo tutaj będzie się przewijało tematów geoekonomicznych. Zaś po drugie, jest to temat bardzo rozległy i szeroki. Ogranicza mnie czas, co jest zrozumiałe, nie tylko ja biorę udział w tej konferencji. Mam 30 minut, nie wszystkie tematy, które chciałbym poruszyć, będę w stanie poruszyć, dlatego też już w tym momencie zwróciłbym się do Państwa z prośbą o pytania po mojej prelekcji, gdyż nie każdy temat będę mógł poruszyć albo poruszyć w tak wystarczającym stopniu, jak chciałbym. Moją prelekcję postanowiłem podzielić na takie trzy generalne części. Po pierwsze, chciałbym odnieść się do zagadnienia amerykańskiego systemu sojuszy i powiązań, jakie Ameryka stworzyła po 1945 roku. W drugiej części mojej prelekcji chciałbym się z kolei odnieść do tego, w jaki sposób Chińczycy próbują amerykańskie wpływy w regionie podważyć. Zaś ostatnią częścią mojego wystąpienia będą możliwe konfiguracje w przyszłości w tym regionie i jak będą rozwijały się stosunki Stanów Zjednoczonych i Chin z poszczególnymi mniejszymi uczestnikami geostrategicznej i geoekonomicznej gry na terenie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Bardzo ważną kwestią, która co pewien czas będzie się przewijać w moim wystąpieniu, jest zagadnienie tak zwanego Rimlandu. Podejrzewam, że dla większości tutaj z Państwa zgromadzonych ten termin jest w jakimś stopniu znany, niemniej czuję się w obowiązku go wytłumaczyć. Rimland jest to pewne określenie dotyczące zagadnień geopolitycznych. Stworzył je Amerykanin holenderskiego pochodzenia Nicholas Spykman, tudzież anglicyzując jego nazwisko Nicholas Spykman. Terminem Rimlandu nazwał on ten pas półwyspów, wysp, które okalają Eurazję. Zdaniem Nicholasa Spykmana kontrolowanie tego pasu półwyspów, wysp zapewnia tak naprawdę kontrolę nad Eurazją. No tutaj chciałbym się odnieść właśnie do Rimlandu dalekowschodniego. Często do tego terminu będę wracał, ponieważ, co już na wstępie powiedzieć trzeba, Amerykanie kontrolując Rimland, kontrolując wyspy i półwyspy na Dalekim Wschodzie, starają się trzymać Chiny w szachu, tak jak przed 1991 roku starały się trzymać w tymże szachu Związek Radziecki, zaś z drugiej strony Chiny starają się wypchnąć z Rimlandu Stany Zjednoczone, aby dzięki temu otrzymać swobodny dostęp do basenu Oceanu Spokojnego oraz Oceanu Indyjskiego. Przejdźmy do pierwszej części mojego wystąpienia, czyli do amerykańskiego systemu sojuszy i powiązań, jakie Amerykanie stworzyli po II wojnie światowej w Azji Wschodniej. Tak jak powiedziałem na wstępie, ja nie jestem w stanie powiedzieć o wszelkich powiązaniach, jakie Amerykanie mają w tym regionie świata, gdyż jest on dość rozległy. Wybrałem sobie poszczególne kraje, wybrałem je, ponieważ wybrałem te kraje, które odgrywają tutaj dość szczególną rolę, no więc przede wszystkim chciałbym porozmawiać na temat Japonii w tej amerykańskiej grze oraz Korei Południowej oraz kilku innych krajach. No, są one wymienione tutaj na mapie, którą Państwo możecie widzieć. Tak się zapytam, czy dobrze mnie słychać, bo... A, to się cieszę.
Pierwszym państwem, do którego należy się odnieść, jest Japonia. Japonia jest najważniejszym amerykańskim sojusznikiem na terenie Dalekiego Wschodu. Oba te państwa łączy traktat o bezpieczeństwie. On został pierwotnie zawarty w 1952 roku. Amerykanie posiadają bazy na terenie Japonii. No i Japonia jest przez wielu geopolityków nazywana takim terminem jak niezatapialny amerykański lotniskowiec u wybrzeży Azji. Jest to kraj bardzo ważny, ponieważ to jedna z czołowych gospodarek świata. Nominalnie ma bodajże trzecie PKB na świecie. Jeśli weźmiemy, jeśli uwzględnimy parytet siły nabywczej, to czwarte, ponieważ z tego co wiem, kilka lat temu Indiom udało się wytworzyć produkt krajowy brutto większy, oczywiście pod względem parytetu siły nabywczej. Jest to również, o czym trzeba pamiętać, potęga militarna. To, że Amerykanie narzucili po II wojnie światowej Japonii pacyfistyczną konstytucję, tego faktu nie zmienia. Jest to kraj, który posiada całkiem silną i dobrze uzbrojoną armię. Wydatki Japonii na zbrojenia sytuują się wśród 10 największych potęg militarnych świata. Drugim bardzo ważnym elementem w tej amerykańskiej układance jest Korea Południowa. Oba państwa łączy sojusz zawarty jeszcze w 1953 roku. Również na terenie Korei Południowej znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Szacuje się, że na terenie Korei Południowej stacjonuje 28,5 tysiąca żołnierzy armii amerykańskiej. Pewnym wzbogaceniem współpracy wojskowej Ameryki Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową jest zaimplementowanie, znaczy początek implementowania na dobrą sprawę tak zwanego systemu TAT. Jest to system obrony antybalistycznej, formalnie rzecz biorąc wymierzony w Koreę Północną, ale o czym musimy pamiętać, no, zaimplementowanie takiego systemu ma na celu pogłębić więzi wojskowe pomiędzy Waszyngtonem a Seulem, co oczywiście negatywnie odbije się również na pozycji Chin w regionie. Tajwan, państwo formalnie nieuznawane przez zdecydowaną większość państw świata, niemniej jednak realnie istniejące. Ważny element tego pasu wysp okalających Eurazję, utrudniających inną dostęp do Oceanu Spokojnego. Również łączą go silne więzy ze Stanami Zjednoczonymi, o czym będę chciał jeszcze więcej troszeczkę później powiedzieć. Australia, także amerykański sojusznik. No i kraj o nieco mniejszym znaczeniu, Tajlandia oraz Filipiny. No, Filipiny teraz są dosyć często komentowane przez media, ponieważ tam przywódca, prezydent Rodrigo Duterte, no, pragnie troszeczkę te stosunki z Ameryką rozszczelnić, a związać się mocniej z Chinami, o czym będę jeszcze mówił w dalszej części mojego wystąpienia. Tutaj kilka map przedstawiających amerykańskie bazy w regionie, w tym Stanach Zjednoczonych. Co jest istotne dla mojego wystąpienia, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chińska Republika Ludowa tworzą swoje wpływy w regionie, stosując pewne dwojakie mechanizmy. Z jednej strony są to mechanizmy o charakterze bilateralnym, czyli właściwie rozmowy, zawieranie traktatów i sojuszy z konkretnymi państwami, ale też zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, o czym będę mówił trochę później, tworzą pewne układy, w którym z założenia ma wchodzić wiele państw. Są to szczególnie układy o charakterze ekonomicznym. Stany Zjednoczone, tutaj wiadomo, ogromne znaczenie ma system z Bretton Woods. Ja wiem, co w tej chwili wielu z państwa może powiedzieć, że no de facto system z Bretton Woods zaczął się załamywać na początku lat 70., gdy Richard Nixon odszedł od
parytetu złota. Niemniej jednak mam tutaj na myśli pewną architekturę instytucjonalną, która wówczas powstała, więc Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Są to wciąż organizacje, które odgrywają ogromną rolę w budowie światowego ładu gospodarczego. On jak najbardziej oddziałuje również na Azję, także poprzez swoje, że się tak wyrażę, regionalne instytucje. Warto tutaj wspomnieć o Azjatyckim Banku Rozwoju. Jest to bank, w którym obok Stanów Zjednoczonych kluczową rolę odgrywa Japonia. No i w 2015 roku Ameryka do tego chciała dołożyć kolejną cegiełkę, mianowicie stworzyć wielką strefę wolnego handlu, partnerstwo transpacyficzne, w którego skład miało wchodzić wiele państw z Azji, ale również z drugiej strony Oceanu Spokojnego. Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japonia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur, Wietnam, oczywiście Stany Zjednoczone jako bardzo ważne, kluczowe tutaj państwo. Jak widzicie, jak państwo możecie zauważyć, w tym składzie nie miało być Chin. Jest to celowe zagranie. No dzisiaj los partnerstwa transpacyficznego stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo jak wiemy, jednym z pierwszych decyzji prezydenta Donalda Trumpa było wycofanie Stanów Zjednoczonych z tego układu. Teraz chciałbym przejść do drugiej części mojego wystąpienia, mianowicie w jaki sposób Chiny starają się odpowiadać na amerykańskie projekty. Tych projektów jest kilka. Chciałbym zacząć od wspomnienia o Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jest to, przynajmniej obecnie, organizacja o charakterze bezpieczeństwa. W jej skład wchodzi 8 członków. Bardzo ważne jest tutaj, że w jej skład wchodzą tak ważne mocarstwa jak obok Chin, Rosja oraz Indie. Jest to pakt bezpieczeństwa, aczkolwiek wśród głównych graczy tworzących tą instytucję istnieją pewne spory co do tego, jak ta organizacja ma wyglądać w przyszłości. Chiny mianowicie chciałyby, aby Szanghajska Organizacja Współpracy stała się w przyszłości również strefą wolnego handlu. No jest to interesujący postulat, biorąc pod uwagę, że w skład tej organizacji wchodzi 42% ludzkości, zrzeszają one 28% PKB liczonego parytetem siły nabywczej. Drugi, znany państwu oczywiście zapewne, projekt Belt and Road, zwany w Polsce koncepcją nowego jedwabnego szlaku. Najogólniej rzecz biorąc, jest to zaproponowana przez Chiny sieć szlaków handlowych, linii kolejowych, hubów logistycznych, portów, lotnisk łączących Azję z Europą i częściowo z Afryką. Dzięki temu Chiny, jeśli oczywiście zbudują ten projekt, będą mogły jeszcze bardziej zintensyfikować swój handel zagraniczny, zwiększyć swoje inwestycje na świecie, ponieważ Chiny z państwa, które dotąd przyjmowało inwestycje, staje się w coraz większym stopniu globalnym inwestorem. No i o czym tutaj trzeba pamiętać? Za wpływami gospodarczymi prędzej czy później zawsze idą wpływy polityczne. Bardzo istotny z punktu widzenia Belt and Road jest projekt się z nim łączący. Jest to koncepcja Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Bank ten de facto ma stanowić jedną z podpór finansowych dla projektu Belt and Road. Do tego banku należy w tej chwili 70 państw. Ta mapa niestety jest stara, pokazuje ona moment, w którym tworzyło go mniej państw. W tej chwili to już jest 70 krajów. Jak widzicie państwo, znajdują się one praktycznie na wszystkich kontynentach, ale co nas tutaj szczególnie by interesowało, to to, że no do tego banku przynależy bardzo wiele krajów azjatyckich, w tym takich, które uchodzą za sojuszników Stanów Zjednoczonych, między innymi Korea Południowa, co jest bardzo istotne, Indie, o które toczy się rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, także zaangażowała się w tą instytucję Rosja.
Tutaj warto zwrócić uwagę na jeden fakt. Mam nadzieję, że nie zabieram za wiele czasu, bo ja mam skłonność do pewnych dygresji i to czasem może zaburzać troszeczkę nam funkcjonowanie. Idea banku azjatyckiego, który nie byłby związany z instytucjami Bretton Woods, nie jest nowa. Gdy u schyłku lat 90. ubiegłego stulecia miał miejsce kryzys azjatycki, z takim pomysłem wystąpiła Japonia. Japonia oczywiście ma Azjatycki Bank Rozwoju, ale jest to instytucja funkcjonująca wedle zasad Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, a więc tych instytucji, które odwołują się do tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego. Japończycy chcieli powołać instytucję finansową, która funkcjonowałaby inaczej, ale wówczas nie zgodziły się na to Stany Zjednoczone. No, po kilkunastu latach, gdy wpływy amerykańskie zaczęły stopniowo słabnąć, a Chiny zaczęły wysuwać się na, zaczęły tworzyć coraz większą pozycję mocarstwową, no taki bank udało się ostatecznie powołać. Kolejna instytucja, stosunkowo słabo znana w Polsce, ale o której jak najbardziej trzeba wspomnieć. Mam tutaj na myśli RCEP, co jak na polski można przetłumaczyć jako Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze. Najogólniej rzecz biorąc jest to umowa handlowa pomiędzy Chinami, krajami tworzącymi organizację ASEAN, a także Japonią, Koreą Południową, Indiami oraz Nową Zelandią. Czym jest ta organizacja? Wspominałem wcześniej o amerykańskim pomyśle na partnerstwo transpacyficzne. W momencie, w którym na początku tego roku prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump, zdecydował się jednak, że Ameryka nie będzie w tym projekcie uczestniczyć, pomysł partnerstwa transpacyficznego stanął pod dość poważnym znakiem zapytania. I w tym kontekście patrząc, Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze jest w jakimś mierze chińską odpowiedzią na partnerstwo transpacyficzne. No oczywiście w trochę mniejszym stopniu, ponieważ tak jak powiedziałem, w partnerstwie transpacyficznym obok krajów azjatyckich, obok Australii, miałyby również partycypować państwa obu Ameryk. No ta koncepcja aż tak szeroka nie jest, no ale w jakiejś mierze, no często przez analityków jest traktowana jako taka chińska kontrpropozycja na partnerstwo transpacyficzne. No i w tym momencie będę stopniowo przechodził do ostatniej części mojego wystąpienia. Ona jest ostatnią częścią, ale jest, wydaje mi się i obawiam się, chyba najbardziej treściwa. No nie ukrywam, że będę musiał Państwa troszeczkę pomęczyć danymi statystycznymi, bo się będzie tutaj od nich aż roić. Chciałbym tutaj przedstawić te kraje, o które w jakiejś mierze toczy się rywalizacja amerykańska. Są to państwa w regionie, no i obok regionu, no bo Rosja, jak wiemy, no nie jest de facto państwem Azji Wschodniej, chociaż ma sporą część swojego kraju umieszczonego w Azji. I to są państwa, często istotne mocarstwo, o które toczy się od wielu lat gra pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem. No i te rozważania chciałbym rozpocząć od Rosji, która wydaje się chyba jest tutaj jednym z bardziej ciekawych elementów. Federacja Rosyjska. Znaczy, w każdym z tych wypadków będę chciał przedstawić argumenty za współpracą z HRL dla danego kraju oraz te, które tej bliskiej współpracy częściowo przeczą, czyli będzie to tak troszeczkę sinocentrycznie zrobione, no ale konferencja jest o Azji, więc no chyba w jakiejś mierze jest zasadne, że chciałbym ten element tutaj chiński bardziej naświetlić. W wypadku Rosji, no nie jest tajemnicą, Rosja z różnych powodów ma krytyczny stosunek do Stanów Zjednoczonych. Wraz z Chinami tworzy różnoraką architekturę międzynarodową. No tak jak wspominaliśmy, wspólnie z Chinami jest kluczowym elementem Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jest członkiem klubu BRICS, o którym bardzo chętnie sporo bym tutaj opowiedział, ale obawiam się, że czasu by nie starczyło. Rosja współtworzy projekt Belt and Road. No i to bardzo mocno w tej sferze geostrategicznej łączy ten kraj ze Stanami Zjednoczonymi.
Istotną rolę odgrywa tutaj również współpraca ekonomiczna. Warto wspomnieć, że w roku 2016 10,3% rosyjskiego eksportu trafiło za Wielki Mur, jest to drugie miejsce, zaś aż 21,6% rosyjskiego importu pochodziło z Chin, jest to pierwsze miejsce. Inna istotna informacja, u schyłku 2016 roku Chiny stały się najważniejszym na świecie odbiorcą rosyjskiej żywności. No, biznes łączy państwa i zawsze w większym bądź mniejszym stopniu wpływa na również współpracę polityczną. Niemniej jest w tym wypadku druga strona medalu. Wielka współpraca gospodarcza to też dla Rosji no, niebezpieczeństwo stopniowego uzależniania się gospodarczego od Chin, czego w Moskwie, co zrozumiałe, się obawiają. Inną ważną kwestią jest zagadnienie Azji Środkowej. Od wielu lat trwa tam pewna rywalizacja o wpływy pomiędzy Pekinem a Moskwą. Na razie Rosja trzyma się w tamtym rejonie dość mocno, ale no, Chiny zdobywają coraz silniejszą pozycję. No i tutaj państwa, będę sadystą, niestety pomęczę trochę danymi statystycznymi. Muszę to uczynić, proszę zrozumcie mnie. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę Kazachstan, to w dziedzinie importu Chiny są pierwszym, drugim partnerem tego kraju. 11,2% eksportu Kazachstanu trafia do Chin. Rosja znajduje się na trzecim miejscu. 9,5%. Jeśli natomiast idzie o import, no to sytuacja jest lepsza dla Rosji. Rosja jest tutaj pierwszym partnerem. 36,2% swoich towarów Kazachstan importuje z Rosji. Chiny są na drugim miejscu, 14,5%. W wypadku Uzbekistanu w dziedzinie eksportu Chiny znajdują się na drugim miejscu, 19,7%, Rosja na trzecim, 9,3%, import Chiny na pierwszym miejscu, 22,2%, Rosja na drugim, 18%, Turkmenistan, import, tutaj sytuacja Rosji jest lepsza, drugie miejsce, 10,5%, no Chiny troszeczkę znacznie dalej, szóste miejsce 7,2%, ale jeśli już weźmiemy eksport, to tutaj Chiny są najważniejszym partnerem Turkmenistanu, aż 70% eksportu tego kraju trafia za Wielki Mur, Rosja znajduje się na miejscu piątym, 4,1%, może na chwilę dosyć tych tortur statystycznych, przejdziemy dalej. Korea Południowa. Tutaj także od wielu lat toczy się rywalizacja amerykańsko-chińska. No i można powiedzieć, że Chińczycy po wielu latach osiągnęli tutaj bardzo duże sukcesy. Niegdyś no, matki w Korei Południowej straszyły swoje dzieci żołnierzami Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Dziś w społeczeństwie południowo-koreańskim Chiny mają coraz lepszy wizerunek. Warto tutaj przytoczyć takie badania. Pytano Koreańczyków z południa, jak oceniają Chińską Republikę Ludową. 56% oceniło ją dobrze, zaś 42% negatywnie. Natomiast gdy zadano pytanie o to, jak oceniają wzrost Chińskiej Republiki Ludowej gospodarczy, czy pozytywnie, czy negatywnie. Pozytywnie oceniło 57%, zaś 36% negatywnie. Za Chinami przemawiają tutaj bardzo silne więzy ekonomiczne, jeśli weźmiemy pod lupę eksport południowo-koreańskiej, to aż 25% eksportu z Republiki Korei trafia za Wielki Mur, jest to pierwsze miejsce, Ameryka znajduje się na drugim miejscu, 13,5%. Podobnie wygląda sytuacja w imporcie. 21,4% importu do Korei Południowej pochodzi zza Wielkiego Muru. Stany Zjednoczone są na trzecim miejscu, 10,7%. Istotne znaczenie ma tutaj
ale też to jest miecz obosieczny, o tym zaraz, o czym, do czego przejdę, mianowicie Korea Północna. Establishment południowo-koreański coraz częściej dostrzega w Chinach to państwo, które może hamować nuklearne i balistyczne zapędy Korei Północnej. Bardzo istotną rolę odgrywają obawy przed remilitaryzacją Japonii. Musimy pamiętać o tym, że Korea przez no, prawie pół wieku była kolonią Cesarstwa Japońskiego. Resentyment antyjapoński jest bardzo silny. Jeszcze bardziej, że tak powiem, wzmacnia ten resentyment fakt, że pomiędzy Japonią i Koreą Południową znajduje się spór terytorialny o przynależność wyspy Dokdo Takeshima. Jest ona częścią Korei Południowej, a zaś Japończycy chcieliby ją wykorzystać. Fakt, że Japonia jest kluczowym sojusznikiem militarnym Stanów Zjednoczonych w regionie, odbija się tym samym na stosunkach Seulu z Waszyngtonem. No i niebanalne są również kwestie kulturowe. No nie jest tajemnicą, antyczna kultura chińska, ta, która powstała w okresie wiosen i jesieni oraz epoki walczącym królestw, no odgrywa troszeczkę podobną rolę dla innych narodów Azji Wschodniej, jak w wypadku Europy odgrywa matryca grecko-rzymsko-chrześcijańska. Wiele państw, dorobek kulturowy wielu państw sporo zawdzięcza spuściźnie chińskiej, nie inaczej jest w wypadku Korei Południowej. No niemniej są też te argumenty przeciwko temu, aby Korea Południowa blisko wiązała się z Chińską Republiką Ludową. No jakby nie patrzeć, jest to formalnie istniejący sojusz amerykańsko-południowo-koreański. No i Korea Północna, no bo to, na ile rzeczywiście Pekin jest w stanie kontrolować Pjongjang, jest tematem wielu sporów. Tak jak powiedziałem wcześniej, Korea Południowa zdecydowała się jednak na implementację części systemu TAT, co można traktować jako no jednak amerykański sukces w rywalizacji o ten szalenie ważny kraj. Japonia. Trwa również rywalizacja amerykańsko-chińska o ten kraj. Tutaj kwestia jest bardzo złożona. Japończycy są amerykańskim sojusznikiem, bardzo ważnym amerykańskim sojusznikiem, ale też sporo łączy ich z Chinami. Tak jak w wielu wypadkach, jest to kooperacja ekonomiczna. Jeśli chodzi o eksport, tutaj górą są Amerykanie. Stany Zjednoczone są dla Japonii najważniejszym partnerem w dziedzinie eksportu, aż 20,2% japońskiego eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych, ale Chiny są na drugim miejscu, 17,7%. Chiny są natomiast górą, jeśli idzie o import, 25,8% japońskiego importu pochodzi zza Wielkiego Muru, Ameryka znajduje się na drugim miejscu, 11,4%, przeciwko zbliżeniu. No tutaj działa sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No i co jest niezwykle ważne, spory terytorialne, jak dobrze Państwo zapewne wiecie. Chiny podważają przynależność wysp Senkaku, które oni akurat nazywają Diaoyi. Pod tymi wyspami mają się znajdować znaczące złoża, w zależności od źródła, bądź to ropy naftowej, bądź to gazu ziemnego. Chiny uważają, że to jest ich historyczne terytorium. Bardzo często dochodzi wokół tych wysp do prowokacji wojskowych. No i wydaje mi się, że jeśli kiedyś miałoby nastąpić faktyczne zbliżenie pomiędzy Pekinem a Tokio, no to Pekin będzie musiał przemyśleć zasadność podgrzewania sporów o te wyspy. Na razie wydaje się, że Chińczycy nie chcą tego porzucić, chociaż w zeszłym tygodniu z okazji wznowienia po II wojnie światowej, oficjalnego wznowienia stosunków, premier Li Keqiang oraz premier, na zdrowie, Abe Shinzo, wymienili się gratulacjami z tej okazji. No wielu komentatorów widzi w tym no jakąś szansę na jakieś relatywne ocieplenie. No jak będzie, to zobaczymy. Tajwan. Tajwan, zdaniem Chińskiej Republiki Ludowej, zbuntowana prowincja.
ta wyspa, na którym po przegranej w 49 roku wojnie domowej schronił się marszałek Zhang Zhexi z 2 milionami swoich żołnierzy i urzędników. No, wyspa, która dla Chin ma fundamentalne znaczenie. W roku 2049 komunistyczna partia Chin chce świętować wielki renesans chińskiego narodu. Powrót do mocarstwowości, powrót do wielkiego znaczenia na arenie międzynarodowej, ale ten wielki renesans będzie niemożliwy bez jakiejś tam formy połączenia HRL z Tajwanem. To jest bardzo złożona kwestia. Są oczywiście argumenty, które nakazują wyspie bliską współpracę z Chińską Republiką Ludową. Jest to jak praktycznie w każdym tym momencie gospodarka, bo Chiny są, no, są potęgą ekonomiczną, stale rosnącą. Nie inaczej jest tutaj, aż 30% eksportu Tajwanu trafia na drugą stronę cieśniny tajwańskiej, no ale są też i ale są też i inne kwestie. No mianowicie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi oraz obawy o to, że wraz ze zbliżeniem Tajwan zostanie zdominowany przez Chińską Republikę Ludową. Warto zaznaczyć, że stosunki pomiędzy Pekinem a Tajpej są, przypominają troszeczkę kalejdoskop, w zależności od tego, kto rządzi na wyspie. Gdy w latach 2008-2015 rządził Kuomintang, te stosunki były dosyć bliskie. Ale kilka lat temu władzę odzyskała opozycyjna Demokratyczna Partia Postępu i te stosunki ponownie są dosyć chłodne. Wietnam, podobna sytuacja, za współpracą przemawiają bliskie kontakty ekonomiczne. W eksporcie zwyciężają Amerykanie 20,2%, Chiny są na drugim z wynikiem 14,2%, ale podobnie, jeśli chodzi o import, Chiny mocno deklasują Stany Zjednoczone, 25,1% importu Tajwanu pochodzi z Chin, ze Stanów tylko 6%. Trwa i rozwija się współpraca wojskowa między Wietnamem a Stanami Zjednoczonymi. Trwają rozmowy nad tym, aby wydzierżawić Stanom Zjednoczonym, mianowicie siłą powietrzną armii amerykańskiej, słynną bazę Da Nang, z której Amerykanie korzystali w czasie wojny wietnamskiej. No, widać tutaj, jak historia zatacza koło, wielu ludzi to dziwi. No, warto tutaj pamiętać, Wietnam stoczył bardzo krwawą wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, ale tylko jedną, zaś w swoich długich dziejach stoczył aż 17 bądź 18 wojen z Chinami. No i tutaj także istotną kwestią są roszczenia terytorialne Chin. Chiny okupują znaczną część wysp Paracelskich, które Tajwan uważa za swoje terytoria. Indie, bardzo ważna kwestia. Kraje te tworzą BRICS, Chiny i Indie tworzą Szanghajską Organizację Współpracy, tworzą BRICS. Indie uczestniczą w projekcie Belt and Road. Bliska jest także tutaj współpraca ekonomiczna. Niemniej, jak wiecie Państwo, między Chinami a Indiami są spory terytorialne, dotyczą one wpływów pomiędzy w państwach, które znajdują się na terenie Himalajów, Nepal, Bhutan. Oba państwa mają nie do końca uregulowaną granicę. No i to powoduje, że Indie blisko współpracują, przynajmniej od czasów prezydentury Billa Clintona, ze Stanami Zjednoczonymi. Tajlandia, Filipiny, to już tak pokrótce. Tutaj pewnym zbiorczym tematem, który poróżnił te państwa ze Stanami Zjednoczonymi, była kwestia sprzedaży uzbrojenia. W Tajlandii kilka lat temu miał miejsce wojskowy zamach stanu. To jest dość częsty element kultury politycznej tego kraju. Gdy panuje jakaś niestabilność, wkracza wojsko i przywraca porządek. Amerykanie, to jeszcze prezydentura Obamy, uważali, że wojsko zbyt długo utrzymuje władzę nad krajem. Spowodowało to zablokowanie wsparcia wojskowego dla tego kraju. Z pomocą przyszły Chiny, które sprzedały 49 swoich najnowszych czołgów Tajlandii oraz 34 wozy bojowe. Filipiny, no to Państwo znacie, ponieważ prezydent tego kraju Rodrigo Duterte stał się ostatnimi czasy dość medialną postacią. Chodzi o jego kontrowersyjną politykę antynarkotykową.
również administracji Baracka Obamy to się nie podobało, doszło do ochłodzenia stosunków i od roku 2016 ma miejsce bardzo mocne ocieplenie relacji filipińsko-chińskich. Jest to o tyle istotne, że krótko przed tym Filipiny do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Hadze zgłosiły skargę na Chiny, na ich roszczenia terytorialne w basenie Morza Południowochińskiego. Trybunał przyznał rację Chinom, no ale ochłodzenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi poskutkowało tym, że Filipiny zbliżyły się do Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za uwagę. Tak jak Państwu powiedziałem, no temat jest bardzo, bardzo szeroki. 30 minut. Chyba i tak nadużyłem cierpliwości gospodarzy, bo widzę, że no rozmawiałem 40 minut, więc o 10 minut dłużej. No w takim układzie bardzo prosiłbym o pytania. To pozwoli no rozwinąć pewne wątki, których nie mogłem rozwinąć z powodu no pewnych ograniczeń czasowych. Dziękujemy bardzo za wykład. Czas na pytania. Oczywiście zapraszamy Państwa zebranych tutaj w sali do tego, żeby podchodzić do stanowiska z mikrofonem i zadać Panu Stanisławowi pytanie. W międzyczasie pierwsze pytanie od internauty Roberta. Przed jakim murem stanęli Chińczycy, że tak mocno starają się ekspansować poza swoje naturalne granice wpływu? Czy zdaje pan sobie sprawę z poziomu braku trwałej stabilności wewnętrznej Chin? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i cieszę się, że ono padło. Jak miałbym to wytłumaczyć? Chiny stanęły przed bardzo poważnym problemem. To jest problem niezwykle szeroki. Ja obawiam się, że nie dam rady poruszyć całego tematu znów z powodu pewnych ograniczeń czasowych. Powiem jednak w ten sposób. Ten model, który Chiny stworzyły w ostatnich 30 paru latach, zaczyna się najogólniej rzecz biorąc kończyć. Do tej pory tymi głównymi fundamentami było kilka kwestii. Przede wszystkim handel zagraniczny, inwestycje w infrastrukturę wewnętrzną. To dawało Chinom potężny wzrost, ale istnieje wiele powodów, dla których no, nie będą w stanie dawać ich na przyszłość. Po pierwsze dlatego, że wielka ekspansja inwestycyjna wewnątrz oczywiście doprowadziła do ogólnej modernizacji infrastruktury w tym kraju. Przypomnijmy chociażby koleje. Chiny mają jedne z najnowocześniejszych kolei na świecie. Doprowadziło to jednak do lawinowego wzrostu zadłużenia tego kraju, które jest, no, co tutaj dużo mówić, niebezpieczne. Doprowadziło do zdewastowania środowiska naturalnego. Państwo musicie sobie zdawać sprawę, że 9 na 10 rzek w Chinach jest po prostu zatrutych. Znacie Państwo zagadnienia smogu. Przy pewnym jego natężeniu dzieci nie powinny po prostu chodzić do szkoły. To jest jedna kwestia. Druga kwestia polega na tym, że, tak jak wspominałem, eksport, handel zagraniczny. Chiny zalewają świat swoimi towarami, tyle tylko, że to jest broń obosieczna, ponieważ bardzo uzależnia Chin od wahań koniunktury na rynkach światowych. Naraża na takie sytuacje, że w sytuacji, w której masło maślane, w sytuacji, w której ktoś chciałby wydać wojnę handlową Chinom, na przykład Stany Zjednoczone, bardzo poważnie no, odbiłoby się to na sytuacji ekonomicznej tego kraju. No dlatego kraj ten musi zmieniać swój model gospodarczy, no a z tym modelem gospodarczym jest związany no pewne projekty międzynarodowe. Projekt nowego jedwabnego szlaku no jest tu właśnie takim elementem. Istotną rolę odgrywa tutaj to, że w ramach tego nowego jedwabnego szlaku krajów, które biorą w nim udział, chiński sektor budowlany będzie poszukiwał kolejnych projektów. Po to, aby nie upaść najogólniej rzecz biorąc, aby dostać nowe kontrakty. No to tak tyle pokrótce. To jest temat bardzo szeroki, o nim można by mówić, no ale obawiam się, że no, jeśli będę mówił dłużej, to będę nadużywał Państwa cierpliwości. Dzień dobry, Baniś Tomasz. Ja mam takie pytanie, może trochę wychodzące poza strategię i nawiązujące do Tajwanu i Japonii.
Z uwagi na to, że powyżej strategii stoi ideologia, która niejako mityguje strategię oraz kwestie cywilizacyjne. Jak pan odniósłby się do takiej kwestii, że Tajwan, Japonia i Chiny to w zasadzie jedna cywilizacja o różnych kulturach, więc Tajwańczycy przede wszystkim czują się Chińczykami. Czy to może być czynnik, który będzie mitygował zbliżenie właśnie chińsko-tajwańskie? I również pytanie w stosunku do Japonii, czy taka kwestia związana trochę z przeszłością, czyli ludobójstwo w Hiroshimie, którego dopuścili się Amerykanie, czy nie może być takim czynnikiem, który ze względów ideologicznych właśnie tą Japonię wypchnie ze strefy wpływów amerykańskich? Dziękuję. Doskonałe pytanie, wspaniałe pytanie, już się do tego ustosunkowuję. Kwestia Tajwanu. Kwestia Tajwanu jest niezwykle rozległa. Czy Tajwańczycy uważają się za Chińczyków? Tak, uważają się za część cywilizacji chińskiej, chińskiego dorobku kulturowego. Natomiast trzeba tutaj mieć świadomość jednej rzeczy. Chiny to coś trosze, znaczy Chiny, chińska spuścizna kulturowa to coś więcej aniżeli tylko państwo środka, bo musimy pamiętać, że są twory funkcjonujące w ramach tej kultury, w ramach tej cywilizacji, które sine qua non częścią państwa środka nigdy nie były. Na przykład Singapur, który jest no, w 3/4 zamieszkany przez Chińczyków, jest to chyba najdoskonalszy przykład funkcjonowania politycznego konfucjanizmu. No, wiadomo, Singapur częścią Cesarstwa Chińskiego nigdy nie był. W wypadku Tajwanu sytuacja jest o tyle ciekawa, że ta wyspa no, funkcjonuje niejako na peryferiach chińskiej cywilizacji. Jej przynależność w dziejach była różna. Wyspa ta była okupowana przez Japonię przez ponad 50 lat na dobrą sprawę i to odcisnęło ogromny wpływ na charakter mieszkańców tej wyspy, co jest bardzo tutaj interesujące. I to jest zresztą jeden z elementów, który wyróżnia mieszkańców Chin kontynentalnych i Tajwanu. Państwo mi wybaczycie, że no wdam się tutaj w dygresję, ale już nie mogę postąpić inaczej. Tutaj istotnym przykładem, i to się też wiąże z Japonią, jest stosunek właśnie do Japonii. Jeśli porozmawiacie państwo z Chińczykiem, z jakiej części on Chin by nie pochodził, czy z tych regionów, które były w czasie Wielkiej Wojny Oporu, okupowane przez armię cesarską, czy tych regionów jak Sichuan, które no były poza tą okupacją, jeśli zapytacie go państwo o Japonię, niezależnie jakie on ma poglądy polityczne, jaki ma stosunek do komunistycznej partii Chin, prawdopodobnie będzie go łączyło jedno, niechęć do Japonii i żal za to, co Japonia w czasie wojny na terenie Chin robiła. Natomiast na terenie Tajwanu ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Pewna grupa Tajwańczyków służyła w cesarskiej armii japońskiej. Tajwańczycy no mają taki bardziej jednak zróżnicowany stosunek w ogóle do okupacji, ponieważ no mają świadomość tego, że Japończycy sporo na wyspie inwestowali, budowali przemysł, dzieci chodziły do szkoły, tam praktycznie w momencie, kiedy po upadku cesarstwa japońskiego wyspa wróciła pod kontrolę Chin, tam odsetek analfabetyzmu był bardzo niewielki. To więc dzieli, no i wracając do głównego wątku, bo pozwoliłem sobie na tą dygresję, Tajwańczycy uważają się za część cywilizacji chińskiej, ale niekoniecznie rozumieją to w ten sposób jako członkostwo w państwie środka. Wciąż większość mieszkańców tej wyspy, pomimo tego, że rośnie współpraca gospodarcza i że pod względem ekonomicznym Chiny i Tajwan to de facto jest już jeden element, to jednak no, większość mieszkańców wyspy krytycznie odnosi się do zjednoczenia. No, to jest paliwo dla tajwańskich nacjonalistów w postaci DPP, którzy od kilku lat rządzą na terenie tej wyspy. No i idąc do kwestii japońskiej, poruszył pan temat Hiroshimy. Stosunki amerykańsko-japońskie to jest bardzo szeroki, skomplikowany temat. Powiedziałbym w ten sposób, że zarówno Amerykanie, jak i Japończycy w jakimś stopniu nie mają do siebie
złudzeń. Japończycy mają o wiele rzeczy do Amerykanów żal. Mają żal o Hiroshimę. Mają żal o porozumieniu z hotelu Placa w 1985 roku, który wymusił aprecjację jena i pośrednio przyczynił się do tego kryzysu, który był na początku lat 90. Japończycy mają o to duży żal. Amerykanie o tym wiedzą, że oni ten żal mają i wiedzą, że jeśli by była sprzyjająca okazja, to niekoniecznie mogą liczyć na lojalność establishmentu japońskiego w sojuszniczych zobowiązaniach. No niemniej kwestią istotną jest tutaj to, co zrobią Chiny. No wie pan, w sytuacji, w której Chiny mają roszczenia terytorialne wobec Japonii, w sytuacji, w której no, wysyłają okręty marynarki wojennej HLW w pobliżu tej wyspy, czyli de facto grożą wojną, no to trudno, aby sojusz amerykańsko-japoński został trwale podważony. To będzie wymagało pewnego zmiany myślenia elity chińskich o Japonii. To jest duży problem, ponieważ wielkim paliwem wielkochińskiego nacjonalizmu jest niechęć do Japonii. No, jeśli poogląda pan sobie telewizję chińską, seriale, filmy, to filmów o wojnie, o oporze przeciwko Japończycy, o tym, jacy Japończycy są źli, jest naprawdę multum, a to wpływa i to no, wychowuje młode pokolenia. To już kończąc to, bo wiem, że nadużywam cierpliwości gospodarzy, byłem kiedyś w sklepie z kilkoma lektorkami chińskimi wraz z kolegą. Chcieliśmy im, no bo była taka impreza, tam gotowanie chińskich potraw. Kolega zaproponował im, że może by sushi ugotowały, na co jedna z nich o mało oczu koledzy nie wydrapała, powiedziała, że to jest japońskie, ja tego gotować nie będę. A to jest dziewczyna mieszkająca bodajże w Chongqing, to jest miasto wydzielone niegdyś część Syczuanu, który okupowany nie był, a ta niechęć jest ogromna. To może tyle, bo nadużywam cierpliwości jeszcze, i to mocno. Panie Stanisławie, jeszcze dwa pytania ostatnie. Jasne. Prosiłbym o krótkie odpowiedzi. Od razu przeczytam postaram dwa. Postaram się. Mhm. Pytanie od pana Pawła. Które z wymienionych krajów na co najmniej 90% opowiedziałoby się teraz po stronie Amerykanów, a które po stronie Chin? Jakie są perspektywy na następne 5-10 lat? Obecnie wygląda na to, że Chiny zdobywają coraz więcej sojuszników. I drugie pytanie od pana Tomasza. Czy zdaniem pana jest możliwy w przyszłości rozpad Chin na kilka krajów? O mój Boże, i to ma być krótko. Które z tych państw na pewno by przeszły na stronę Chin? Oj na Boga, naprawdę jest mi bardzo trudno powiedzieć. No, wydaje mi się tak, Tajlandia to jest chyba całkiem realne. Interesującą kwestią jest Korea Południowa, bo tam rzeczywiście Chiny zrobiły olbrzymi postęp prawie w każdej dziedzinie. To jest zresztą wspaniały przykład chińskiego soft power. Masa studentów z południa jeździ na uczelnie chińskie, studiuje tam i wraca z dobrymi wspomnieniami. I potem no, wpływa na życie polityczne, to jest możliwe. No myślę, że Tajlandia i Korea Południowa, przy czym Korea Południowa to taki trochę większy znak zapytania. I drugie pytanie o to, czy jest możliwe, że Chiny się rozpadną na części. W jednej z kluczowych, że tak powiem, książek dla antycznej historiografii chińskiej pojawia się takie pytanie, że to, co było zjednoczone, musi się rozpaść, a to, co się rozpadnie, musi się zjednoczyć. Nie jest to możliwy scenariusz. W swoich dziejach Chiny po okresach mocarstwowości często rozpadały się na mniejsze regiony, no daleko szukać. 1916 rok do 1928 roku, czyli epoka warlordów, no to jest kilkadziesiąt lat temu na dobrą sprawę. Jeśli w Chinach dojdzie do poważnego kryzysu gospodarczego, ja nie chcę taki scenariusze wieszczyć, mam raczej tutaj optymistyczną wizję, ale nie jest to niemożliwe, o czym zresztą państwu mówiłem, kwestia zadłużenia, kwestia tego, że model się kończy, że trzeba go zmienić, a nie jest łatwo go zmienić. No mam nadzieję, że się tą kwestię będziemy poruszać dzisiaj, bo jest bardzo istotna, także z polskiej perspektywy. No jednym słowem, nie jest to scenariusz zupełnie niemożliwy. Bardzo serdecznie dziękujemy za pana wystąpienie. Ja również dziękuję i przepraszam za przesadzanie.
Bardzo dziękujemy za to, że było ciekawie, że było trochę krócej, nic się nie stało. Zapraszam na dosłownie kilkuminutową przerwę techniczną. Widzimy się za chwilę. Dziękujemy.